Większość z Was zapewne zdaje sobie sprawę, jak nieprzyjaznym środowiskiem może być pustynia. Palące słońce, temperatury sięgające nawet 60 stopni i niekończące się wydmy. To tylko część z nich. Mimo że jest to tak nieprzyjemny teren, wielu archeologów i grup archeologicznych podejmuje rękawice i postanawia zmierzyć się z tym środowiskiem w nadziei na znalezienie czegoś niezwykłego. Dziś pokażę Wam kilka takich odkryć. Zapraszam Was na 5 niezwykłych odkryć na pustyni. Stary Testament. W 1947 roku grupa beduińskich pasterzy wyruszyła na poszukiwanie zagubionych kóz. Szukając ich w jednej z opuszczonych jaskiń, natknęli się na stare manuskrypty, które sprzedali później handlarzowi za bezcen, nie mając pojęcia o ich wartości. Jak się później okazało, były to fragmenty Pisma Świętego, a dokładniej Starego Testamentu. Samochody. Może słyszeliście o skandalu związanym z fałszowaniem wyników testów spalin przez koncern Volkswagen? Za tak ogromne przewinienie firma musiała zapłacić prawie 4 miliardy dolarów grzywny, a także odkupić 350 tysięcy samochodów z podkręconymi nielegalnie parametrami. Najciekawszym wydaje się być miejsce, na którym były składowane owe samochody, które wygląda dosłownie jak motoryzacyjny cmentarz. Lewiatan. W Peru w 2008 roku znaleziono szczątki wymarłego prawie 10 milionów lat temu krewniaka walenia błękitnego. Co ciekawe, pozostałości po tym ogromnym stworzeniu nie zostały odkryte na brzegu, lecz w centrum piaszczystej peruwiańskiej pustyni. Grób Tutenchamona. To odkrycie pozostanie w ścisłej czołówce zapewne już na zawsze. Zaciekawić w tym wszystkim może to, że nie sam Howard Carter odkrył ten grobowiec, a chłopiec, który był odpowiedzialny za podawanie wody. Pewnego dnia, grzebiąc patykiem w piasku, natknął się na kamienny właz, który okazał się ogromnym grobowcem. Ludzka mumia. Jak zapewne wiecie, istnieją również lodowe pustynie, na których warunki są niewiele lepsze niż na tych piaszczystych. Na takiej pustyni w 1991 roku grupa turystów dokonała niezwykłego odkrycia. Znaleźli oni ciało mężczyzny, które liczyło prawie 5000 lat i należało prawdopodobnie do byłego myśliwego, który nie poradził sobie z panującymi tam warunkami. To już wszystko na dziś. Jeśli dotrwaliście do tego momentu odcinka, to napiszcie w komentarzu hashtag Beduin, a ja każdemu z Was przypnę serduszko. Nie zapomnijcie również o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Cześć!